Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie po raz 11, jeśli dobrze liczę, w Śródziemie Cień Wojny. Na start otworzymy kolejne, już trzecie, czwarte, przepraszam, już czwarte drzwi i Fildinu. Tutaj nie wiem, zakładam, że będzie uwięziony chyba. Uwięziony Mordor noce całunem okryty. Żmijowe gniazdo smutku i waśni. Podłość groźną zdradą i zarazą. Zatruty? Nie, czekaj. Lecz oto świetlisty władca nadciąga niczym pożoga, paląc jedynie... A, czekaj, tu będzie uwięziony. Czyli tu będzie... zatruty. Nie. Tu będzie. Zatruty. Paląc jedynie... podłość. A tu będzie piękny. Okej. Piękny Mordor, noc całunem okryty, żmijowe gniazdo smutku i waśni, zatruty groźną zdradą i zarazą, uwięziony w lodowatym uścisku trupich dłoni. Lecz oto świetlisty władca nadciąga niczym pożoga, paląc jedynie podłość, by wszystko inne mogło przetrwać. Fair Mordor slumbers, entangled in night. A viper's nest of sorrow and strife, poisoned by pernicious betrayal and blight. Trapped in the grasp of gelid corpse hands. Yet behold, the bright lord comes as a wildfire, burning only what is base, that all else may thrive. Fajne to nawet. Dobra, wreszcie mam 40 level, dzięki czemu będę w stanie levelować te niektóre rzeczy. No, tylko oczywiście najpierw muszę też mieć 40 level przeciwnika. Zwerbuj skrytobójca na 55, no to troszkę sobie poczeka. Ale zobaczmy. Atak z ukrycia większy. Szybki rzut wywołuje zamrożenie. Zabijanie z ukrycia zamrożonych wrogów... daje... Jak ją Co? Serio? Serio? Na tym będzie to polegało? Żeby szybkim rzutem zamrozić typa, po czym go zabić? Żeby sobie gniew odnowić? Quite intriguing, I must say. Ale wezmę to sobie. Bo to jest akurat na przykład fajne, tylko rzadko atakuje... kapitana z ukrycia. Co mamy tutaj? Każdy atak glewią powoduje wybuch. Okej. Może jak to ulepszę, to będzie warto to wziąć. 40 level lub wyższy z plemienia machin. Werbunek jest potrzebny. Dobra. No, w tym miejscu raczej się już nie mogę tym zbytnio zająć, bo jedyne co mi pozostało to... O, nowy kapitanowie. 30. Topiciel pożogi. Zabójca rzezi. Dowódca wróżby. Nie. Jakby to był tropiciel machin, to bym sobie dał mu od razu teraz groźbę, nie? No ale niestety. Dobra, nie będę teraz robił tych questów. Zostało nam tak, przejąć ten fort i wykonać misję dla Eltariel
i ewentualne, które się później pojawią. Ale na start rozpoczniemy oblężenie, które jest tutaj. Tu w ogóle odblokowałem sobie jedną taką fajną umiejętność. Uderzenie szpona. Kosztuje mi to jedną strzałę, nie? Ale ja pierdzielę, jakie to jest przydatne, jeśli chodzi o przemieszczanie się. Plus, tak naprawdę, gdybym tej umiejętności nie miał, to nie zdołałbym zebrać wszystkich artefaktów. Więc dobrze. Cyk. Ulepszenia oblężnicze. Przywódca szturmu. Kogo by tu dać? Mamy już trzech. No to niech jeszcze będzie... O, niech ten będzie też przywódcą. Tutaj muszę mieć 45, czyli jeszcze 5 leveli. To jeszcze tutaj sobie jednego damy. Może tego twardziela. No i dobra. Jakie mamy upgrados? Saperzy, kawaleria na Karagorach, albo Olok Hai. Legion dzikusów, legion obrońców, legion łowców. Ogniste bestie oblężnicze, trujące albo przeklęte. Rój szeloby, grałk bojowy, dziki drak. Ogniści strzelcy, bystroocy? Aha, większa odległość, dobra. I strzelcy dosiadają Karagorów, zyskując mobilność. Dobra, weźmy sobie bystrookich strzelców. Grałga bojowego. Może trujące. Legion łowców, obrońców czy dzikusów. Może niech będzie legion obrońców. Olok Hai, kawaleria, saperzy. Olok Hai, tak jak ostatnio. No i dobra. Co on tutaj ma? Aha, no tak, ma jeszcze dwóch moich typa w swoich szeregach. Ciekawy? W sumie ciekawi mnie, czy teraz jeden z nich na przykład zginie. Władca bestii pożogi, władca bestii dziczy. No, jeśli ma ktoś umierać, no to wolałbym, żeby padł ten. Bo ten go ewentualnie... Chociaż... A, dobra, co ja gadam, przecież. Może umierać ktokolwiek, bo znajdzie sobie lepszy po prostu. Dobra. Ulepszenia przyznane. Sprawa ogarnięta. Rozpocznijmy oblężenie. Rozpocznij podróż ze wszystkimi wodzami jako szpiegami, okej? Okay. Ej, ale doszło jakieś powiadomienie. Wcześniej nie było. Chyba jakiś upgrade na Steamie mi się wydaje. Here he comes! The man who took shark boars! The weakest fort in Mordor! And now he thinks he can take us! We tattoo our warriors with ink made from ash and blood! Yesterday, we exhausted our supply! Today, you arrived at our gates! Roll out the catch basins, lads! And roll up your sleeves! Meat! That last siege didn't have enough screaming for me! Get in there, boys! Make them scream! I like hearing them scream! Dobra! A widzę go tak... Yeah! O, aż 4 punkty zwycięstwa! Dobra, let's go! A ci już padną trucizny, kurde! No. Przejmujemy.
Push forward to the square. Wow. Biegł się, biegł się. Gdzie? No, to jest też do przejęcia, chyba przez to, że właśnie mam tych szpiegów. Okej, czyli to chyba... To był chyba dopiero od tego jednego. Okej, dobra. Nie tego. To. Mednie co to jeszcze robi tak naprawdę? Poza tym, że ewentualnie może buffować wrogów. No, tak strzela. Niech się przyłączą kule do zabawy. Gdzie jest tą łapą? Tak mało miejsca, nie? Punkt przejęty. Majdan. Dobra, ja się tam pozwolę szybko przenieść. I... Cyk! Dziedziniec przejęty. O, i to jest od naszego typa. The plan was perfect, and I executed it perfectly. Ooh, I do love infiltration. Dobra, to jedziemy po naczelnika. Zarazem jak go pokonamy, a mam zamiar go zabić, w sumie nawet chyba muszę go zabić, to zrobimy sobie też wyzwanie. Kurde, chciałem zobaczyć jego słabości, ale dobra. No idźżeż, padzie, współpracuj ze mną. You want to know the truth about this Fort Ranger? It's really quite small. And Mordor is very large. It teems with orcs. So many, I don't know how you could even count them. Arhenok. Serio? Serio? Muchy z Morgaj? Oh. Odporny na ogień i na zimno. Przeszpilenie go wkurza. One head at a time. Matującą broń. Ale trafić się nie mam bez zamiaru. Oh, ja pierdzielę, no najbardziej useless po prostu chyba ten, jeśli chodzi o walkę z naczelnikiem. No i gdzie skąd ma niby skołować sobie muchę z Morgaj? Get behind him! Good swing! Ale strzelców warto mieć. O, tutaj proszę, jakieś fale zatrucia czy coś tam. Oczywiście, że typ ma akurat tę jedną umiejętność, której u naczelnika nienawidzę, czyli regenerację zdrowia. Surely this is the end, but not for me, chum. No serio jeszcze? Tak, bo to jest twardzie. Czego ja oczekuję? I żegnam cię z Kretesem. Orks will never stop hunting you. Nazgul will never stop hunting you. You're dead, Ranger. So take my fortress. It will be your tomb.
No, ustnij mu łeb, proszę cię. Boże, ile ja z tym typem walczyłem? 10 minut chyba. If you listen, you can hear the thunder of our enemies' feet as they flee. While we feast in victory, they quake in fear because they know that we are coming for them. Witness the rise of Mordor! Witness the rise of the Bright Lord! Ej, prawie level mi wpadł, nie wierzę. Awansuj naczelnika. A może tego. O, panicznie boi się egzekucji. No, to idealnie. Bardziej gdyby chciał się zbuntować. Ha, fajnie, że się nie pojawił. Okej, wodzowie, sami się przydzielili, no i spoczy. Tylko czemu ja mogę mieć tylko dwóch wodzów, a wróg a jakby to było wrogie, to może być cztery. Chyba, że ja muszę przydzielić jeszcze dwóch wodzów. A nie, wpadnie jednak ten punkt umiejętności. Okej. Dobra, jak wygląda ta pelerynka? Peleryna wojny przywraca 8 życia na sekundę, kiedy jesteś podpalony. Zmniejsza otrzymane obrażenia dystansowe. To miałem coś podobnego. O, tajemna zbroja. Jeszcze sobie dostałem. Skraca czas odnowienia wezwania po wyczniku 20%. 22% szansy trafienia krytyczne wywoła zatrucie. Okej. Okay. Nawet niezłe. Ej, ja mam ile? 4 legendarne i każdy z innego zestawu. Dobra, punkt umiejętności kolejny zdobyty. No to ulepszmy... Może ulepszmy to. Żeby przywoływać gule. No i ostatni upgrade to będzie upgrade smoczego jeźdźca, a potem to już tylko wybieranie byle czego. To jest grałk? Poważnie? No, trochę niebezpieczne, ale co kto lubi. Dobra, tu mamy co? Doły online i doły larw. Wyślij poplecznika do dołów, gdy idzie zmienić potęgę i fali, jeśli przeżyje. O, punkt umiejętności. Dobra, zobaczmy. To jest gdzie? To jest tutaj. Wyślemy kogoś, czemu by nie. Nawet, że mi to pasuje. Czekaj, czy to jest... Czy teraz stworzę nową misję, czy po prostu będę... Czy to jest, wiecie, od razu obserwowanie. Szczegóły. Panicznie boję się mógł z Morgaj. Dobra, czyli kogoś, kto mógłby go przekląć, by się przydało wysłać. Zabójca mroku. A, czekaj, ale jest... A nie, bo jest ognisty. Twardziel... O! Przeklęty strzelec wróżby. Czy on może przeklinać? Karagory go wkurzają. Niewrażliwy na klątwy. Wykorzystuj moc cieni, by pojawić się obok ciebie, a następnie uderzasz mieczonośnym ostrzem Morgulu. Tak, przeklęta broń. Może nałożyć klątwę. Dobra, to jego wyślimy. On powinien sobie poradzić. Mam nadzieję. The crowd screams for you. I will make you scream for them.
Come on, I'm just getting started! Come on! Okej, nie wiem, kto tu jest większym idiotą. Mój, że wszedł w tę pułapkę, czy ten olog, że atakuje... Że nie atakuje ogłuszonego przeciwnika. Czy tam oszołomionego. O typie, zejdzie ci to w końcu? Ej, no nie gadaj, że on tego nie wygra, będzie miał oszołomienie 24/7. You're done for. Zajebiście! To świetnego typa wybrałem do tej walki, naprawdę! Broń? Ma broń, która może tego typa pokonać z łatwością, ale jednocześnie ma słabość, która go po prostu unieruchamia na całą pieprzoną walkę! Ja pierdolę! Oj, nagle jest ktoś kurwa inny. Zajebiście. Taki z ukrycia wrażliwy. Boi się podpalenia. Oszołomiony przy podpaleniu. A, czekaj, jeszcze jego mocne strony zobaczmy. To jest. Nie, odporne przyświetlenie to jest tylko na mnie. Dowodzi baną identycznych orków, przez trudno skupić się na nim podczas walki. Dobra, no to spróbujmy. Wysłać tego ognistego typa tutaj. Ognisty zabójca mroku. Myślę, że on powinien sobie poradzić. Trochę lepiej niż jego poprzednik. You've been lucky so far, and that luck is about to end. Another glob for slaughter. I got you. O, to pójdzie błyskawicznie. O 2 punkty umiejętności nawet zdobyłem. A za co? Dobra, jak teraz kogoś tu wyślę, to co wtedy? I dalej punkty umiejętności... Nie, sorry, ja to muszę sprawdzić teraz, czy ja kolejny punkt umiejętności zdobędę. Wrażliwy na cios kończący z ukrycia. Wpadł we wściekłość niewidomocznego ciosu. Zabójca, potrójny cios, bystry, szybko się przystosowuje i uczy się, jak kontrolować twoje taktyki, aby go zdać, musisz wykorzystać różne ruchy. Dobra, to nie, a to jest dla mnie, a nie na orka, więc dobrze. To wyślimy jednego z tych olok high. Ognisty twardziel, niszczyciel, dowódca grabieży, tropiciel, niech będzie ten. If you're eager to die. I'll oblige. Stop stalling and make a move. You're nothing but trash. Okay, no to wygrany chyba wiadomo co będzie. No przecież ten mały to się ledwo umie ruszyć. O! O, okej, okay, ale obrażenia siepie mocne. No nie gadaj, serio go pokonał? No bez jaj! No to bardzo wrażliwy na atak z ukrycia. That's the best you can do. You're a lot better at sneaking than you are at stabbing. Jak ja bym teraz, jak ja bym użył brutalnego zabójstwa, to byłbym trupem po prostu w moment. Welcome
O kurde, to mi się tak podoba. Cyk! Wziął mi wybombił. No czemu tym w łeb je walnąłeś, Talion? Chciałem chyba przejąć, a zabiłem. No, brawo ja. Dobra, jeszcze tutaj ten mieczyk. Zabij oszołomionego kapitana. Średnio. Okej. Tak, tego nie ulepszę. To jest na przemiał. Już też może iść na przemiał. Także to na przemian zostaje. Dobra. Dobra, czyli tak, te doły pewnie wytnę. Tę walkę. No i no jeden punkt mnie to ściągnie, pokazał, że dwa. A nie, tu jeszcze mam Graugi i wezwanie wierzchowca. Wezwać Grauga, wezwać Karagora, wezwać Draka. Dobra, to dajmy sobie wezwanie. Wezwanie Grauga. To się może czasami przydać. Dobra, już nie będę więcej tutaj czasu sobie tracił. Tutaj Miriany. A dobra, tutaj te. No bo tak, że trzeba zrobić jeden, drugi i tutaj te Miriany i potem coś trzeciego jeszcze, nie? I tutaj podbój online, dobra. Ale okej. To wiadomo. No ale dobra, co chciałem, to sprawdziłem. No to teraz, tak, do wycięcia będzie spory kawałek, więc jeszcze misją Eltariel się zajmiemy w tym materiale. These chosen will stop at nothing to secure the Hydea for their master. The Witch King cannot be allowed sight over our plans or our forces. Kto powiedział, że ja chcę mu dać ten wgląd? Wybrańcy. Eltariel odnalazła posłańca, który ma wieści o wybrańcach. Współpracuj z nią, żeby wydobyć od niego informacje. Czyli mówiąc krótko, zdominuj go, tak? Dobra, jest nasza elfia zabójczyni. There is another worm we must intercept. What message does he carry? Orders for three captains to report to the chosen ritual. He'll pass through this camp. But he's going to find it curiously empty. Okej. Okay. No, już widzę tego kapusia nawet. O ile to jest on, ale podejrzewam, że tak. No, gdzie idziemy dalej? Pokonaj orki w obozie. Okej. Okay. To nie powinno być specjalnie trudne. No, czemu ten upiór nie wysoki? Nie, czy może nie. Czekaj, co mam ustawione? Nie przedmioty, umiejętności się zobaczyć. Co mam tu ustawione? Wyssanie czy brutalny mord?
No, brutalny mord, to... Co jest z tą umiejętnością? Czemu to nie działa ostatnio? Since your interrogations, these worms move under guard. I'll move to high ground to eliminate the escorts. Not all of them. We'll see, Ranger. O, co? Takaś cwana? Kurde. Tego nie zdążyłem. Dobra. I co teraz? Here they come. Are you just seeing them now? This will be easier than I thought. Tak mówisz? Pokonaj więcej orków niż Eltariel. Challenge accepted. Proszę, już prowadzę. Dwoma punktami. No żeż ty... No, gdzie jest ta łapa? Oż ty gnoju. O, ładnie uratowany przez finisher. Here he comes. We must learn what he knows. Are you deciding whom I let live? Just get the information. Jak sobie życzysz. Where are the captains who would become chosen? They're coming from the fort. They should be here shortly. What was that? Hania miał strzał. Ale po co mi strzał, skoro mogę typa zabić po cichu? Look to me for light. Seems our friends are eager to meet us. Good. Our friendly competition is not over yet. Nasza rywalizacja się nawet nie zaczęła, więc jakby... jak chcesz zacząć coś, co się... skończyć coś, co się nigdy nie zaczęło? Og. Pokarm dla bestii. Luga. Też pokarm dla bestii. Noż ty gnoju jeden! I ten trzeci jeszcze. Krosz. Może wszyscy trzy do pokarm dla bestii, no nie wierzę. Elo, wsiadam tego grałga i lecę do nich. Typical! If you think for one moment you're going to stand in the way of me becoming chosen, you're gravely mistaken, Gravewalker! Start counting! Jedziemy, jedziemy. Mucimy frajera. Proszę. Proszę! You maggot! All my life has been building up to this, to become one of the chosen, and you can't stop me! Ah, die, Ranger! Jaki skok! Czym Hulk?
Halo, dwóch zmiażdżonych. Teraz trzeci niech zostanie zjedzony. Chodź. Ten miał strzał. Biegnij. Zajebiście. Chciałem z tego zrobić. Three captains who will not become chosen, but there is no shortage of recruits to take their place. Any who are selected, we will target. If we cannot yet stop the Nazgul, we will slow them down. Okej, misja była dość szybka. Serio, Miriany? Przeżygam tymi Mirianami już. Mamy coś tutaj jeszcze od Eltariel? Nie, jest tylko jeszcze od... tych? A, tu jest ostatni gondorski artefakt, jak miło. A dobra, wiecie co, jeszcze się tym możemy zająć, czemu nie? Idril will never leave Mordor. She will fight until she dies. That's what I'm afraid of. Czy mogę zapytać, dlaczego Talion? Dobra, adios. Bez zaproszenia, orki ucztują, świętując złupienie Minas Ithil. Dostań się na ucztę i zatruj beczki z grogiem. Okej, okay, no to będzie bardzo łatwa misja i bardzo, bardzo, bardzo szybka. No nie będę musiał do tych beczek podchodzić, tak jak w poprzedniej części. Dzięki osobnemu skillowi, który posiadam. Feel like a bit of treasure hunting? Every ranger likes to hunt. What did you have in mind? The Uruks can be relied on for certain things. Their love of blood, treasure. And Grog. I see how you've survived so long in Mordor. Our numbers keep us from engaging them on the battlefield, so we work by stealth and speed, and hopefully we can escape with our lives. And a few of theirs. We've recovered some of the artifacts that were plundered from the Great Hall. Every piece of Gondor we take back from them is a victory. No, wy odzyskaliście trochę, ja odzyskałem ich z 30 chyba 7 w ten moment. Kuję się w krzakach, co? Dobra. Gdzie są krzaki? O, tu są jakieś krzaki. Looks like Pushkrip can't handle his grog! This grog tastes like piss. More than usual. Looks like someone! Jeszcze powiedz, że jest śmiertelnie chory. And drink to job well done. Grom's gang is dead and our good fortune becomes ours! So, drink! Greg! Osrock! Grisha. No nie, no tylko lekko trucizną. He's here. Let's move. No ludzie, ale by to było teraz komiczne. Może od razu walnął mi nie tam, gdzie chciałem. You want your goblets and crowns back, do you? Your little statues and trinkets? But what does this all mean? Your people are dead! And you're never getting them back. Hold him down and I'll carve him up for supper. Poison us, William! Or go with steel! Watch your step! Brilliant! He gets him every time! Halo, co się ze mną stało? Uuu, jakiś legendarny! Że jakiś fajny klejnot. Co? Where upiór? No gdzie?
No były dwa, no czym upiór nie kontruje? BAA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 
Dobra, dawaj, mucimy. Ej, grał, chodź tu pomóż, co? Cyk, dostał od razu ojcowskiego od Grauga. O, ładnie. Bez jaj, Miriany. No, come on. I'd say that was one of our more successful missions, Gravewalker. I can hardly remember this scared young soldier I met in the lower city. You mean the one that saved your life from that captain? Jak ją uratował? Wyrąbałeś mi się w połowie akcji. Ale kurde, patrzcie, zorientowała się w końcu, że to Talion jest ożywieńcem. We should catch up with Baranor. See how he is faring. Talion Minas Ithil is lost, but Mordor can be ours. Też pewnie dość mocno i pomógł fakt, że... że gość dosłownie wydarł się Gravewalker! Prosto prawie do nas, nie? Więc... dość mocno pewnie pomogło jej w identyfikacji nas jako właśnie ożywieńca. Ataki dają więcej mocy. Dobra, i teraz jeszcze tylko ulepszenie dla Draka. Myślę, żeby dać mu te żelazne łuski. No a potem tylko na, tam, gdzie mogę zdawać truciznę albo lód, to na przykład właśnie na świetle, to myślę, to najpierw użyję. Chyba najpierw wezmę ten lód, potem to, ale to jeszcze się zobaczy. Dobra, nie analizuj, nie marnuj czasu. Rush! Dobra, widzę, że są tu w Starego z dala jakieś misje, więc okej. Okay. Ja się przenoszę tutaj, no nie liczę oczywiście tych misji, które... myślę, żeby dla... chociaż dla testu je pokazać. Godny przeciwnik. W sensie to... bo to jest co? No tak, to jest cały czas jedno to samo, po prostu walka z typem. Więc... Nie no, zobaczymy co z tego będzie. No na razie przenoszę się tutaj, aby zakończyć ten materiał. A w kolejnym, myślę, że na początek sprawdzimy tę misję tutaj obok właśnie, z tą walką, a potem zajmiemy się tą misją dla Baranora. Ale czekaj, tu już na starno wyklejno zgarnąć, to z chęcią to zrobię. Dobra, i wracamy na ten Haedir, żeby mieć spokój. Czasami jakby tak postał w miejscu kawałek, to też miał spokój, no ale... z Haldiru jest lepszy widok. Więc dobrze. Ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym, w którym, jak mówiłem, zajmiemy się dla testu jedną misją... tą misją obok, to jest w plemię rozboju, tą walką, bo ciekawi mnie tylko, jak to będzie wyglądało. Czy to po prostu jest wyzwanie kapitana i walka, czy może coś innego. Przekonamy się w kolejnym materiale, tak więc ode mnie... póki co, to będzie tyle. Tak więc... O Jezu, Celebrimbor, coś ty zrobił z tą nogą. Ja pierdzielę. Oła. Dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Middle-Earth Shadow of War. Cześć.